ważny dzień dla naszej społeczności. Mam nadzieję, to również dla Związku Zawodowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Związku, który dla Polski ma zasługi nieopisane. Gdyby nie Solidarność, niewątpliwie na pewno ja nie byłbym burmistrzem, tego jestem pewien, bo nie byłoby po prostu wolnej Polski, a przyzwoici ludzie, a za takiego mam nadzieję, czy chce się uważać, te 20 kilka lat temu, kiedy wolnej Polski nie było, po prostu takich stanowisk nie zajmowali albo nie chcieli zajmować. Cieszę się, że ta inicjatywa, która wyszła ze strony Marka Krawycińskiego, między innymi ze strony Marka, odbyła się w takim czasie, że mogliśmy zaproponować godną ulicę, ulicę godną tej nazwy. Wydaje mi się, że w naszym mieście nie ma ważniejszej drogi, nie ma ważniejszej inwestycji i tym bardziej jestem szczęśliwy, że droga, w którą też włożyłem dużo potu, nerwów, która jest dla mnie jakby to rzeczywiście najważniejszą inwestycją tych 12 lat, kiedy tutaj w Pruszczu mam szansę rządzić, że ta droga będzie nosiła nazwę Związku Zawodowego Solidarność. Panie Burmistrzu, Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chwila dla nas też niezwykła, bo to nie jest tak, że codziennie czy bardzo często odsłania się w istotnych punktach naszej ojczyzny jakieś przedsięwzięcie, któremu nadaje się imię NSZZ Solidarność. A cieszy mnie tym bardziej, że dzieje się to u nas w regionie gdańskim, czy dzieje się to w Pruszczu. I tak jak miałem okazję, to w czasie uroczystej sesji Rady Miasta, kiedy Rada podejmowała uchwałę o nadaniu nazwy, tak i w tej chwili z całego serca wszystkim inicjatorom gorąco dziękuję. Dziękuję władzom miasta Pruszcza Gdańskiego i dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj przy pięknej pogodzie, jak dobry omen, możemy odsłaniać tablicę z nazwą NSZZ Solidarność i to nazwą nadaną tak istotnej inwestycji, istotnej dla Pruszcza, ale nie tylko dla Pruszcza, bo dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, dla wszystkich tych, którzy będą się przemieszczać i będą tędy przejeżdżali i będą mieli okazję po pierwsze spojrzeć na tabliczkę i zobaczyć nazwę NSZZ Solidarność, a dwa to będzie już taki punkt orientacyjny, którędy jedziesz ulicą Solidarności. Bo tak to jest i będzie się to utrwalało w pamięci i za to z całego serca jeszcze raz wszystkim inicjatorom, wszystkim tym, dzięki którym dzisiaj się spotykamy, dziękuję. Mam cichą nadzieję oczywiście, że nie będzie to ostatnia w Polsce, ani ostatnia w naszym województwie tego typu inicjatywa, ale cieszę się, że stało się to w Pruszczu, dzieje się to dzisiaj, w przeddzień naszego święta, w przeddzień wybuchu strajków sierpniowych roku 80. i że możemy wspólnie dokonać odsłonięcia. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję i na pamiątkę panu burmistrzowi tego dzisiejszego dnia, taki mały znaczek, panu marszałkowi i panu przewodniczącemu, pani przewodniczącej. Taki znaczek. I koledze Markowi taki znaczek. Dziękuję pięknie. Czy pan marszałek albo pan przewodniczący? Do boju. Chodźmy. Tak. No dobrze. Brawo! Proszę zostawić po tym miejsce, żebym dopisał stanowiska, tak? Albo sam bym dopisał stanowiska. Dobrze. Tak. Bardzo pomaga. Panie przewodniczący. Sekundę. Nie szkodzi. Dziękuję. Tak, Marek.
nie, pani najpierw. Przepraszam, nie, 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 tak jak jedziemy wszyscy. Obok, dobrze, dobrze. Dziękuję pani. Proszę nie się liczyć, żeby móc... Władze miasta ustawy prosimy pana przewodniczącego regionu. Krzysztof podpisuje. Idea nazwania naszej obwodnicy Pruszcza Gdańskiego NZZ Solidarność wzięła się stąd, iż dzisiaj w tym roku jest 25. rocznica, była 25. rocznica odzyskania wolności. I dla nas, członków Solidarności, bo nim jestem i Piotr Kaliński również, wolność jakby utożsamia się z naszym związkiem, NZZ Solidarność. To dzięki naszemu związkowi możemy teraz docenić tą wolność. Niektórzy nie doceniają jej wartości, natomiast no, wszystko to, co teraz się dzieje, świadczy o tym, jak ważny był zryw Solidarności w tamtych latach, do czego doprowadził. I myślę, że wszyscy powinni zdać sobie sprawę, że związek zawodowy jest takim przyczynkiem tej wolności, którą teraz możemy konsumować.